jest to film o tym, jacy niedobrzy są Moskale. Chociaż nie są najlepsi. Najpierw sformułowali wnioski, kto im się nie podoba, a dopiero potem naukowo to uzasadnili. Więc biedni ludzie to była zaraza. Mikroby. Podludzie. Rozumiecie? To dobrze. Now, I'm continuing. Kontynuuję. Now, I'm not done. Jeszcze nie skończyłem. Hitler lubił powtarzać. Narodowy socjalizm to biologia w działaniu. In action. Chodzi o to, żeby plemnik złapać i ostatnie podanie plemnika do komórki jajowej. Bez żadnych nadużeń. To dobrze rokuje, potem na rozwoju. Nie możemy myśleć o eugenice jako o jakimś prądzie filozoficznym, który kiedyś był, potem za Hitlera się wykonał i skończył. To jest błąd. Ten podział na dzieci godne prawa do życia i dzieci niegodne tego prawa, to jest podział na ludzi i nad ludzi. I to też jest eugenika. Eugenika zajmowała się takim różnicowaniem ludzi, takim selekcjonowaniem ludzi. Wartościowi, mało wartościowi, bezwartościowi. Bezpośrednio skłoniła mnie znajomość z kolegą Robertem Kaczmarkiem. Gdyby on mi nie zaproponował tej pracy, to bym jej nie podjął i sam bym pewnie na to nie wpadł. Ale jak już się film robi, no to człowiek szuka we własnej mózgownicy jakichś pomysłów. Nie. I jedne pomysły się sprawdzają, a drugie nie. Jedne materiały potem wchodzą do filmu, a inne nie. Czasem ma się pomysł, ale dokładnie nie wiadomo, co z niego wyniknie. W tym wypadku na przykład zupełnie nie było wiadomo, co wyniknie z tego, że sobie pojedziemy do Białegostoku, do kliniki jednej i drugiej. Białystok, może nie wszyscy Państwo wiedzą, jest takim zagłębiem in vitro w Polsce. I to w Białymstoku urzęduje pan profesor dr Szamatowicz, który tutaj w filmie do Państwa przemawiał. I to on jako pierwszy przeprowadził skutecznie tę procedurę w Polsce. Więc zanim tam się nie wybrałem, to nie przypuszczałem, nie byłem pewien. Nigdy się nie jest pewnym, czy się dostanie wywiad, czy wszystko się uda, czy uda się zgrać terminy. No a jak już się wywiad zaczyna, to człowiek też się nie spodziewa, nie można zaprojektować słów, które padną. No więc ja też się na przykład nie spodziewałem tego, że tam się natknę na taki brak precyzji w wysławianiu się. Taki brak precyzji terminologicznej. O, to była dla mnie na przykład niespodzianka, zaskoczenie. Ale w tym filmie jest jeden błąd, o którym nie mówiłem Państwu przed projekcją, ale teraz go sprostuję. Ten błąd jest już sprostowany w montażowni w Warszawie. Jest poprawiona wersja filmu
ale ja jeszcze nie mam jej na płycie, bo wystąpił jakiś problem techniczny z przepisaniem na płytę. I w związku z tym dzisiaj Państwo wzięliście udział w projekcji filmu z błędem. Otóż błędną liczbę podaje lektor, polski lektor, który czyta tłumaczenie. Mówi mianowicie 15 milionów tak zwanych aborcji rocznie w skali globu. I to jest błąd. Oryginalnie i tak prawidłową, tę straszną, przerażającą cyfrę podaje wypowiadający się tam pan Westen. To jest według danych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia 50 milionów takich zabiegów, takich operacji w skali globu ziemskiego w skali roku. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia jest organizacją, której nikt nie może podejrzewać o charakter antyaborcyjny, a więc myślę, że tym szacunkom możemy dowierzać, że to nie jest liczba przeszacowana. Tak. Ja oczywiście nie jestem producentem filmu, ani reżyserem, nigdy nie byłem i jeśli mogę taką jedną uwagę co do filmu, mimo że się na to w ogóle nie znam. Film jest smutny, jest tragiczny, widzimy co się dzieje naokoło, brak mi tutaj nadziei. Dlatego, że tak jak było w historii, w Ameryce, w Niemczech i tak dalej, to było podkreślone bardzo, że ludzie, którzy psychicznie niedorozwinięci byli zabijani. Nie tylko tacy prawdopodobnie, bo i w Niemczech, czy w Związku Sowieckim też była eugenika socjalna, czy jak to inaczej nazwać. Ci tak zwani gorsi, to wcale nie są gorsi, bo jak często dobrze wiemy z rodzin jakby upośledzonych, tych najbiedniejszych, rodzą się często geniusze. I te społeczeństwa, które wyrzynają te dzieci, pozbawiają się ich. I brak mi tej nadziei, chociażby tak mi się skojarzyło Spartanie. Spartanie też stosowali eugenikę i oni niedługo pożyli. To ta cywilizacja szybko wymarła. No i to jest chyba nasza nadzieja. Ale to pan nie zauważył, że ja zrobiłem przecież film z happy endem. Pan nie zauważył, że się ten jelonek wygramolił tam na śniegu na koniec, prawda? Pan ma rację oczywiście, wspominając te wszystkie inne sprawy. Państwo rozumiecie, że to jest film, w którym to wszystko się nie mogło zmieścić. Może można było inaczej selekcjonować fakty. Ja takie poprzebierałem i mam nadzieję, że z tego filmu też wynika, że to nie jest temat wyczerpany, że tutaj ma zastosowanie zasada towarzysza Mao, niech rozkwita tysiąc kwiatów i na pewno można zrobić jeszcze tysiąc filmów na ten temat. Ja starałem się wysnuć ten wspólny wątek, chciałem pokazać ten wspólny mianownik, mianowicie ten moment selekcji, który występuje tam 100 lat temu, kiedy się na karteczkach spisuje, kto jest jaki, kto rokuje, kto nie rokuje. Ale jednak ci, którzy, jeśli pan pozwoli, którzy oglądają film, w jaki sposób się identyfikują? Albo z tymi wyrzynanymi, albo z tą rasą. No. I brak nam tej nadziei. Ach, proszę pana, no to tak odpowiem. To tak odpowiem, że jeżeli następuje moment utożsamienia i pan sam się na tym łapie, że pan się musi utożsamić albo z tymi, których zapraszamy do następnego etapu, albo z tymi, którym już podziękujemy, no to dobrze, bo to znaczy, że film stawia pana w jakiejś niewygodnej sytuacji i rzecz przecież nie w tym, żebym ja za pana z tej trudnej sytuacji wybrnął, bo to by było nieprzyzwoite, gdyby film coś miał załatwiać w tych sprawach. Film niczego nie ma załatwiać, prawda? Natomiast jeżeli panu taki dyskomfort udało mi się zafundować, no to bardzo dobrze. To znaczy, że się udało. To znaczy, że pana jakoś zahaczyły. Tak? Uważam, że pana film bardzo dobrze, że przedstawia taką złą stronę tej eugeniki. Ale ja miałabym
tutaj podzielam pogląd mojego przedmówcy, że brak niestety w filmie takiej nadziei, jakiegoś pozytywnego popatrzenia na to zagadnienie. Co mam na myśli? Otóż uważam, że za mało pan zaprezentował doktora Wasilkowskiego. Wasilewskiego, który właśnie tą metodę na prototechnologii propaguje. I za mało jest to pokazane, bo jednak film powinien być przesłaniem dla społeczeństwa również i w formie pozytywnej. Dalej, chciałam również powiedzieć, że brakowało mi również jak gdyby przeciwwagi do aborcji, do w ogóle pojęcia aborcji, mając na uwadze profesora, wypowiedzi profesora Bernarda Nathansona. Nie wiem, czy pan zna takiego profesora, nawet film w Polsce był i on przedstawił, że właśnie działanie aborcyjne to jest morderstwo po prostu i należało też, ja bym to wkomponowała, wtedy to by była jakaś taka całość i widz mógłby sobie wybrać. Natomiast pan cały czas tylko propaguje, a czy próbuje, przedstawia pan właśnie te negatywne strony, te wyniki. A tutaj można było zrobić jeszcze dodatkowo przesłanie pozytywne, właśnie akcentując te momenty, które ja panu tutaj przedstawiłem. Proszę pani, no to znaczy, że... To znaczy, że takie byłoby oczekiwanie, żeby powstał taki film, w którym byłoby wszystko, prawda? No ale... Twórcy muszą dawać ludziom dobre przesłania. No to tutaj... Zaraz oddam panu głos, tylko się wytłumaczę, że... Ja to na przykład nie chcę być żadnym inżynierem dusz ludzkich. Nie chcę. Ja nie chcę. Muszą być inżynierami dusz ludzkich. No widzi pani, no to jak pani mówi muszą, to ja mówię nie muszą i tutaj bardzo dobrze, że wobec tego jasna kontrowersja jest między nami. No pani mówi powinni, ja mówię nie powinni. I mamy jasną kontrowersję i to jest bardzo dobrze, dlatego że nie daj Boże, żebyśmy sobie tutaj, prawda, wyjadali z dzióbków i żeby było całkiem przyjemnie. Więc powiedzmy, że jest taka w świecie nieprzyjemna kontrowersja, że jedni by chcieli, żeby film coś załatwił, żeby film coś proklamował i... żeby nie mówił film samych nieprzyjemnych rzeczy, tylko żeby też coś było ku zbudowaniu. No ja liczę na to, że jeżeli w tym filmie takie jest nagromadzenie rzeczy nieprzyjemnych, no to że w związku z tym państwo może tak od razu nie zapomnicie o tym. I że może jest lepiej, żebyście stąd wyszli i jeszcze przez chwilkę tam na schodach przynajmniej pomyśleli o tych wszystkich sprawach i zastanowili się, to lepiej, żebyście kawałek takiego filmu, którego ja nie zrobiłem, żebyście sami sobie puścili w głowie i żeby on... I żebyście nie mieli gotowego przesłania, tak, które byłoby dużymi literami napisane. Takie moje przekonanie. Ja to właśnie... Bardzo nie zachęcam do tego, żeby się z filmów dokumentalnych uczyć historii. Film, który ma kilkadziesiąt minut, a choćby miał i sto kilkadziesiąt, to i tak wszystkich tych ciekawych i ważnych rzeczy, o których pani wie, które pani widziała w innym filmie, czytała pani w innej książce, ten film tego wszystkiego nie pomieści, prawda? Film, jeżeli coś może, czegoś może dokonać, no to tylko i aż może, jeśli państwa nie zanudzi, śmiertelnie, a więc musi się też w jakimś rozsądnym czasie skończyć ten film. No to jak państwa nie zanudzi, może troszkę zaintryguje, no to państwo albo tak jak pani to zrobiła, natychmiast pani sięgnęła do własnej wiedzy, odświeżyła pani, zewidencjonowała pani fakty, których tutaj pani brakuje, ale które pani zna skądinąd i bardzo dobrze, bo to znaczy, że mój film się przyczynił do takiej powtarzanki.